Hej, siemaneczko wam, z tej strony Lukasek, witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj, kochani, troszeczkę inny planer, jak to zawsze sobie obiecywałem w głowie, że chcę troszeczkę urozmaicić ten kanał. Nie chcę, żeby skupiał się głównie na monotonii, tak jak zawsze to robią vlogerzy, youtuberzy i tak dalej. Nie chcę, żeby ten vlog, nie chcę w ogóle, żeby ten kanał był taki monotonny. Chcę wprowadzić coś nowego na te YouTube, że ten content nie musi się tylko skierowywać na vlogu, ale także, żebyśmy my też, my youtuberzy, mogli głównie pokazywać ludziom to, co oni mogą sobie znaleźć u nas na kanale. Czyli głównie jakiś, jeżeli nam się dobrze powodzi z vlogami, z różnymi efektami specjalnymi, z muzyką, nie kryjmy się z tym, ponieważ to jest bez sensu. Ograniczać się tylko do jednego kontentu. Teraz muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Teraz to ja chciałbym poruszyć taki temat dosyć kontrowersyjny, jak to zawsze na tym kanale, czyli narkotyki. Kochani moi mili, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli bierzecie już narkotyki, to uzbrójcie się w takie coś, że aha, wziąłem sobie, ale więcej już nie wezmę. Raz w miesiącu, ale więcej już nie wezmę. Miejcie tego świadomość, że w każdej chwili może wam odbić i możecie, i gdy większa suma sobie wpadnie w rączki, możecie to właśnie, między innymi mówiąc, wyjebać w błoto, w narkotyki i się zaćpać. Tak już jest z młodzieżą. Nie chcę tutaj, nie mam tutaj na myśli moich kolegów, koleżanek i tak dalej, bo ja wiem, co się dzieje na świecie, wiem jaka jest młodzież, wiem. Po prostu do tego dorosłem i jestem bardzo przeciwnikiem tego typu używek, czyli narkotyków i alkoholu i papierosów głównie. Co papierosy zaliczają się do narkotyków, bo to jest palenie, prawda? Czyli to jest jakiś sposób palenie. I muszę wam teraz powiedzieć, że mimo, że już się uzbroicie w taką tutaj aha, nie wydaję pieniędzy, to chciałbym was namówić do tego, żebyście przestali w końcu brać. Jeżeli bierzecie, oglądacie to, bierzecie, chcę was namówić do tego, żebyście przestali brać, bo to i tak dobrego nie... do dobrego nie prowadzi. I tak niepokoicie rodziców. Najlepiej przyjść do rodziców z problemem. Przyjść do rodziców z problemem, wyspowiadać się wręcz z tego problemu. Przytulić mamę, przytulić tatę, tato, mamu, pomóżcie. To nie jest złego. To nie jest nic złego. Ludzie na tyle sobie uroili w głowach, że w tych czasach myślą, że i tak nie ma pomocy. Jeżeli my weźmiemy się za siebie, czyli my, społeczeństwo, teraz mówię ogólnie do was wszystkich, ludzie na tym świecie, jeżeli mnie oglądacie, nieważne kto, muszę wam powiedzieć, że musimy się troszeczkę od tego już tak odseparować, od tej nienawiści. Bo nienawiść jest właśnie głównym powodem do tego, że skaczemy sobie do gardła. Kiedyś tak nie było, muszę wam powiedzieć. Kiedyś było tak, że każdy do kogoś mógł, po prostu wyciągał rękę, pomagał. Nieważne, jakie to były czasy, czy to były czasy wojny, okupacji, nie... Ależ, kochani, wojna nawet jak była, to ludzie sobie potrafili wtedy... Wtedy się to zaczęło, że ludzie sami do siebie wtedy skakali. Aby tylko sam na własną odpowiedzialność przeżyć. Nieważne, kto to był. Nieważne, czy to była matka, ojciec i tak dalej. Matka w czasach wojny, gdy złapano jej dziecko, potrafiła się wyrzec tego dziecka. I taka jest brutalna prawda. Potrafiła się wyrzec takiego dziecka i powiedzieć, to nie moje dziecko. Zabierzcie sobie go. Żeby nie ponosić konsekwencji. Człowiek właśnie w tamtych czasach głównie sobie zdał z tego sprawę, że może tylko sam na siebie liczyć. Otóż nie. Jeżeli sobie wyciągniemy ręce do pomocy, jeżeli pójdziemy do rodziców, powiemy, jaki mamy problem, powiemy, że bierzemy, powiemy, że palimy, powiemy, że ćpiemy, na pewno nam pomogą. Jak nie w taki sposób, taki w inny. Ale tylko wyjdzie nam na dobre. Odejdziemy od tego nałogu. Pod warunkiem, że damy sobie
słowo, że nigdy więcej tego już nie weźmiemy. Głównie z tego też wynikają problemy rodzinne, że dziecko nie potrafi sobie powiedzieć. Tu jest troszeczkę w tym prawdy, muszę wam powiedzieć, o was, że nie potrafimy podejść do rodziców i powiedzieć to, co się naprawdę dzieje. Sam tak mam, więc wiem, trochę się znam na tym. Ja nie potrafię... Teraz, żeby wam nie skłamać, nie potrafiłem powiedzieć rodzicom, co się ze mną dzieje. Nie potrafiłem. Tak jak wy. Jestem takim samym człowiekiem, jak i wy. Nie potrafiłem powiedzieć o własnych problemach. Wszystko zawsze na swoje barki brałem. Jakoś to przemilczałem. Przepłakałem. Nieważne. Zawsze... Bo zawsze tak jest, że każdy człowiek płacze przez swoje właśnie problemy. Obniża się samoocena i w ogóle. Ale muszę wam powiedzieć bolesną prawdę, że jeżeli nie weźmiemy się za siebie, jeżeli nie powiemy, z jakim problemem mamy do czynienia, tak nie możemy liczyć na żadną pomoc. Także nawet jeśli się nie postaramy, żeby odbudować tą naszą polską, prawda, starodawną tradycję wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka, tak będzie lipa. Zobaczcie, co teraz się dzieje. To nie głównie teraz jest przez marihuanę czy inne takie... Nie. Ludzie według mnie są takim stworzeniem, którym trzeba dać troszeczkę do pomyślenia. Trzeba ich ustawić na pewną drogę. Trzeba im powiedzieć pierwsze słowo, które im da namysł na kolejne drogi życiowe. Bo tak zazwyczaj jest. Nawet gdy myślimy. Nawet gdy nam umknie jakieś słowo, to pytamy się, aha, skojarzenie pierwsze i od razu, aha, kolega nam mówi, aha, to było to słowo. Tak, właśnie tego szukałem. Właśnie o to chodzi. Kochani, dajcie sobie pomóc. Jeżeli palicie, ćpiecie, nieważne co robicie, dajcie sobie pomóc. Podejdźcie do rodziców, powiedzcie o swoich problemach. A na pewno zejdziecie daleko. Ja nie biorę nic, nie palę, nie ćpię, nic. Jestem z tego dumny. Dlaczego? Ja mam silną wolę, kochani. Fakt, wszystko jest dla ludzi. Każdy może coś spróbować, prawda? Nawet gdy próbujecie, zastanówcie się, czy to, co teraz robicie, czyli palicie na przykład, próbujecie pierwszy raz, czy to, co palicie, wódeczka, czy to coś wam da w życiu? Pa, fakt, chwilowe szczęście. Ale co to jest chwilowe szczęście? To jest nic. Na drugi dzień tak i tak budzicie się, to coś przemija i jesteście wraz tacy sami. Kochani, chcę was ustrzec przed narkotykami. Jest to dosyć drażliwy temat. Wiem o tym. Wiem o tym, że bardzo dużo łapek w dół się posypie przy tym vlogu. Bądź nawet go nikt nie obejrzy. Ale mnie dręczy ten problem, ponieważ muszę was uczulić na to, że musicie dać sobie pomóc. Przyjdźcie do rodziców, powiedzcie o swoim problemie, a będzie naprawdę lepiej. Najgorsze, co może być, to niepowiedzenie prawdy. A najlepsze, co może być, to jest powiedzenie prawdy. Ja się teraz z wami żegnam. Z tej strony był Łukaszek. Mam nadzieję, że wam to troszeczkę dało do myślenia. Mam nadzieję, że to też rodzice niektórych osób oglądają. Także rodzice, też zdajcie sobie z tego sprawę, że wasze dziecko może brać narkotyki. Ja się teraz z wami żegnam. Z tej strony był Łukaszek. Jeżeli chcecie dosyć więcej takich kontrowersyjnych vlogów, koniecznie zapraszam na mój kanał oraz o kliknięcie przycisku subskrybuj. Pa, pa.